Rozdział 16. Po obiedzie cała banda udała się na mieliznę w poszukiwaniu żółwich jaj. Chodzili i grzebali kijami w piasku, a gdy trafili na szczelinę, klękali i rękami odgarniali ziemię. Z jednej jamy wydobywali czasem pięćdziesiąt do sześćdziesięciu niedużych, okrąglutkich białych jaj. Wieczorem mieli z nich wspaniałą ucztę. Smażonych jaj starczyło nawet na śniadanie następnego dnia. Po śniadaniu polecieli na brzeg. Darli się w niebogłosy. Szaleli w wodzie i po trochu pozbywali się hamującego ruchy ubrania. Wreszcie golusieńcy, jakich Pan Bóg stworzył, zapędzili się tak daleko w rzekę, że dotarli do bystrego prądu, który zbijał ich z nóg. Podniosło to jeszcze urok zabawy. Stawali naprzeciw siebie i pryskali wodą, odwracając głowę przed prysznicem. W końcu chwycili się za bary i zaczęli mocować ze sobą, dopóki nie udało im się zanurzyć kolegi. Wtedy wszyscy dawali nurka i kotłowali się pod wodą. Wydobywali się na powierzchnię, parskając, dysząc i śmiejąc do upadłego. Gdy poczuli zmęczenie, wybiegali na suchą, rozgrzaną plażę, zakopywali się w piasku po szyję, a po chwili znowu pędzili do wody i dawali to samo przedstawienie. Potem wpadli na pomysł, że ich naga skóra może całkiem dobrze naśladować cieliste trykoty. Zakreślili więc na piasku duże koło i urządzili cyrk z trzema klaunami, bo żaden nie chciał odstąpić drugiemu tego zaszczytnego stanowiska. Następnie powyciągali swoje szklane kulki i grali nimi, dopóki im się nie sprzykrzyło. Joe i Hack poszli znowu pływać, ale Tomek bał się, bo przy ściąganiu spodni zgubił gdzieś bransoletkę z kręgów ogonowych grzechotnika, którą nosił na kostce nogi. Uważał to za prawdziwy cud, że pozbawiony tego cudownego amuletu, mógł tak długo pływać i nie chwycił go kurcz, ale nie odważył się znowu wejść do wody. Musiał najpierw odnaleźć swoją zgubę. Tymczasem Joe i Hack już się zmęczyli i chcieli odpocząć. Bałęsali się jeszcze jakiś czas, lecz wkrótce opanowało ich dziwne pragnienie samotności i trójka zaczęła się rozsypywać. Chłopcy zapadli w ponure zamyślenie i każdy tęsknym okiem spoglądał na daleki brzeg rzeki, gdzie w blaskach słońca leżało ich rodzinne miasteczko. Tomek złapał się na tym, że sam nie wiedząc, co robi, wypisał na piasku dużym palcem u nogi Beki. Czym prędzej starł napis zły na siebie za swoją słabość. Ale po chwili Becky ponownie pojawiła się na piasku. Widocznie nie było na to rady. Znowu zatarł napis i uciekł od pokus w ten sposób, że zebrał z powrotem rozproszoną bandę. Joe zupełnie upadł na duchu. Nie rokował już żadnej nadziei. Tak tęsknił za domem, taki był przybity, że nie mógł sobie dać rady ze sobą. Łzy same cisnęły mu się do oczu. Hak także był w rzewnym nastroju. Tomkowi również niewiele brakowało, ale walczył, zaciskając zęby, aby nikt tego po nim nie poznał. Ukrywał pewną tajemnicę, której nie chciał na razie wyjawić. Gdyby jednak bunt nie dał się zażegnać, gotów był odkryć karty. Ze sztuczną wesołością powiedział. Idę o zakład, chłopaki, że na tej wyspie żyli kiedyś piraci. Musimy to sprawdzić. Na pewno zakopali gdzieś skarby. Co byście powiedzieli, gdybyśmy tak trafili na starą skrzynię pełną srebra i złota? Co? Wywołało to mizerne ożywienie, które natychmiast zgasło. Piraci milczeli. Tomek próbował wymyślić inne atrakcje. Nic nie pomogło. Wszystko rozbijało się o mur ponurego zrezygnowania. Joe z posępną miną grzebał kijem w piasku, wreszcie odezwał się. Chłopcy. Dajmy temu spokój. Chcę wrócić do domu. Tu jest tak smutno i samotnie. Przestań, Joe. Z czasem będzie ci weselej. Tłumaczył Tomek. Pomyśl tylko, jak świetnie można tu łowić ryby. Gliżdżę na ryby. Chcę wrócić do domu. A gdzie się będziesz tak wspaniale kąpał, jak tutaj? E tam. Co mi po tej wspaniałej kąpieli, jeśli nikt mi jej nie zabrania? Wracam do domu. Patrzcie tylko, malutki dzidziuś chce do mamusi. Żebyś wiedział. Chcę wrócić do mamy i ty też byś chciał, gdybyś ją miał. A dzieckiem jestem takim samym, jak i ty. Tu Joe chlipnął z lekka. Wiesz co, hak? Niech sobie ta beksa wraca do mamusi, prawda? Biedne maleństwo chce zobaczyć mamusie, a niech ją zobaczy. Ale tobie się tu podoba. Co, hak? My dwa i zostaniemy tutaj, no nie? Hak odpowiedział. Tak, jakoś bardzo niewyraźnie. Do końca życia nie odezwę się do ciebie, powiedział Joe, wstając. Zapamiętaj to sobie. Odszedł nachmurzony i zaczął się ubierać. Chcesz mi zmartwienie. Odciął się Tomek. Wcale cię tu nie potrzebujemy. Wracaj do domu na pośmiewisko. Ładny z ciebie pirat, nie ma co. My nie jesteśmy Beksy, ja i Hak. My tu zostaniemy, prawda? A on niech sobie idzie, dokąd chce. Doskonale obejdziemy się bez niego. Poczuł się jednak nieswojo i zaniepokoiło go, że Joe tak zawzięcie się ubiera. Hak bacznie obserwował przygotowania Joego i milczał. To też nie wróżyło nic dobrego. Bez słowa pożegnania, Joe zaczął brodzić ku brzegowi. Tomek stracił ducha. Spojrzał na haka, lecz ten spuścił oczy. Po chwili hak odezwał się. Tomek, ja też chcę wracać. Tu się zrobiło tak smutno, a teraz będzie jeszcze gorzej. Chodźmy, tomku. Nie chce mi się. Możecie sobie iść obaj, jeśli wam się podoba. Ja zostaję. Tomek, ja chyba pójdę. No to wynoś się, kto cię tu trzyma? Hak począł zbierać rozrzucone części ubrania. Tomku, chodź z nami, prosił. Zastanów się, zaczekamy na ciebie nad brzegiem. No to będziecie bardzo długo czekać. Hak odszedł przygnębiony, a Tomek stał i patrzył za nim. Czuł szalone pragnienie zrzucenia pychy z serca i dołączenia do towarzyszy. Łudził się jeszcze, że może wrócą, ale oni brodzili w wodzie już coraz dalej. Nagle uświadomił sobie, jak strasznie zrobiło się koło niego cicho i pusto, i ogarnęło go uczucie rozpaczliwej samotności. Stoczył ostatnią walkę ze swą dumą i popędził za przyjaciółmi, wołając: Stójcie! Czekajcie, coś wam powiem. Zatrzymali się i odwrócili. Dogoniwszy ich, Tomek wyjawił im swoje sekretne plany. Zrazu słuchali niechętnie, lecz gdy wreszcie zrozumieli, o co mu chodzi, ich entuzjazm wybuchnął w gromkich okrzykach wojennych. Pomysł Tomka uznali za bombowy i oświadczyli, że gdyby im to wcześniej powiedział, nigdy by nie odeszli. Tomek usprawiedliwił się dość zręcznie, choć prawdziwym powodem jego milczenia była obawa, że nawet ten tajemniczy plan nie zatrzyma ich na długo i dlatego traktował go jako ostatnią deskę ratunku. Chłopcy wrócili do obozu w bajecznych humorach i bawili się jak przedtem. Usta im się nie zamykały, bo rozpływali się w zachwytach dla geniuszu Tomka i jego olśniewającego planu. Po uczcie obiadowej, na którą składały się ryby i żółwie jajka, Tomek oświadczył, że chce się nauczyć palić. Joe podchwycił pomysł i powiedział, że też by chciał spróbować. Hak sporządził fajki i nabił je liśćmi tytoniu. Obaj nowicjusze, jak dotąd usiłowali palić jedynie cygara z liści dzikiego wina, ale one szczypały w język i w ogóle jako prawdziwi mężczyźni mieli je w pogardzie. Położyli się wygodnie, podparli na łokciach i zaczęli pykać ostrożnie z dużą dozą nieufności. Dym miał niezbyt przyjemny smak i drapał w gardło. Zaczęli się lekko krztusić. Mimo to Tomek oświadczył: Pi, to żadna sztuka. Gdybym wiedział, że to takie proste, już dawno bym się nauczył palić. Ja też, przyświadczył Joe. Przecież to nic trudnego. Właśnie. Tyle razy przyglądałem się innym, jak palili i myślałem, że dobrze byłoby też tak umieć. Ale nawet mi do głowy nie przyszło, że już umiem, powiedział Tomek. Tak samo ja, zgodził się Joe. Prawda, hak? To samo ci mówiłem, no nie? Tak, rzeczywiście mówiłeś przyznał Hak. Ja też to mówiłem ze sto razy, wtrącił Tomek. Raz było to za rzeźnią. Pamiętasz Hak? Byli przy tym Bob Tanner, Johnny Miller i Jeff Thatcher. Przypominasz sobie? Hak, jak ci to mówiłem? Jasne, potwierdził Hak. To było tego samego dnia, kiedy zgubiłem białą kulkę. Albo dzień wcześniej. No widzisz Joe, zawołał Tomek. Mówiłem ci, że Hak dobrze to pamięta. Wydaje mi się, że mógłbym spokojnie palić przez cały dzień, pochwalił się Joe. Czuję się świetnie. Ja też mógłbym palić przez cały dzień, oświadczył Tomek. I założę się, że Jeff Thatcher nie dałby rady. Jeff Thatcher, pch! Po dwóch pociągnięciach leżałby już na ziemi. Damy mu kiedyś spróbować, będzie niezły ubaw. Super. A Johnny Miller? Chciałbym widzieć, jak on się do tego zabiera. Ja też chciałbym to widzieć, prychnął pogardliwie Joe. Mogę przysiąc, że nie da rady. Tylko powącha i już będzie miał dość. Jasne. O rany, chciałbym, żeby inni chłopcy mogli nas teraz widzieć. No. Wiecie co? Nie mówcie o tym nikomu. Kiedyś, jak będą wszyscy razem, podejdę do was i zapytam, Joe, masz jakąś fajkę? Zapaliłbym sobie. A ty na to tak sobie od niechcenia, jak gdyby nigdy nic, odpowiesz? Tak, mam swoją starą fajkę, ale ty to nie jest dość kiepski, a ja na to wszystko jedno, żeby tylko był mocny. Wtedy wyjmiesz z kieszeni fajkę i zapalimy sobie spokojnie. Kurcze, oczy im na wierzch wyjdą. Ja ci kręcę, to będzie numer! Szkoda, że zaraz tego nie możemy zrobić, nie Tomek? Aha, a jeszcze gdy im powiemy, że nauczyliśmy się palić, kiedy byliśmy piratami, pękną z zazdrości! Rozmowa toczyła się dalej w tym samym duchu. Nagle jednak poczęła się rwać i jakoś dziwnie utykać. Przerwy stawały się coraz dłuższe, a spluwanie dziwnie coraz częstsze. Jama ustna zamieniała się w tryskające źródło. Nie mogli nadążyć z wypróżnianiem grożących powodzią zbiorników pod językiem. Mimo silnych starań, nie udawało się zatamować małych strumyków, które spływały do gardła i wywoływały gwałtowne łaskotanie, połączone z atakami mdłości. Obaj zbledli jak prześcieradła i wyglądali, że pożal się boże. Fajka wypadła z bezsilnych palców Joego, fajka Tomka poszła w jej ślady. Obie krynice dostały ataku oszalałej pracowitości, a obie pompy z szaleńczą rozpaczą broniły się przed zalewem. Joe odezwał się bezdźwięcznie. Zgubiłem scyzoryk. Muszę go iść poszukać. Tomek odparł drżącym głosem, oszczędzając oddech. Pomogę ci. Ty idź tędy, a ja poszukam przy źródełku. Nie, nie, hak, ty zostań. My sami znajdziemy. Hak usiadł i czekał godzinę. Potem zrobiło mu się samemu za nudno i poszedł szukać kolegów. Znalazł ich w głębi lasu. Leżeli daleko od siebie, obaj bardzo bladzi, spali twardo. Pewne wyraźne ślady na trawie podpowiedziały Hakowi, że jeżeli coś im ciążyło wewnętrznie, to już się tego pozbyli. Tego wieczoru przy kolacji nie byli zbyt rozmowni. Wyglądali dość żałośnie. Kiedy Hak po jedzeniu nabił sobie fajkę i zabrał się do przyrządzania fajek dla przyjaciół, odmówili. Oświadczyli, że niezbyt dobrze się czują, bo widocznie zjedli na obiad coś, co im zaszkodziło.